Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Zwierciadło przedstawia. Agnieszka Linga Słoniewska, Anna Bellon, Agata Czykierda Grabowska, K.A. Figaro, Natalia Nowak-Lewandowska, Elżbieta Rodzeń, Natasza Socha, Anna Szafrańska, Sylwia Trojanowska. Miłość na horyzoncie. Czyta Aleksandra Zawacka voice audiobooki. Wraz z moimi wspaniałymi koleżankami po piórze oddajemy w Wasze ręce antologię, która jest naszym pierwszym wspólnym projektem. Mówi się, że wszystko zaczyna się od jednego słowa. Tak też było i w tym przypadku. Pierwszym słowem, które świetnym ludziom z wydawnictwa zwierciadło przyszło do głowy, było słówko góry. A ja i moje koleżanki także od razu zapaliłyśmy się do tego pomysłu. Góry mają swoją tajemną moc. Mają urok, ale i aurę niebezpieczeństwa. Mogą zarówno zachwycać, jak i przerażać. Trzeba się do nich odnosić z szacunkiem i nie wolno ich lekceważyć. A odwdzięczą się cudownymi widokami, naturą, powietrzem, a czasami i miłością. To właśnie ona, chociaż ukazana różnie, łączy nasze wszystkie opowiadania. Zmienia się tak szybko niczym pogoda na górskich szlakach. Jest często nieprzewidywalna właśnie tak jak one Życzę wam cudownych emocji wielu wzruszeń odrobiny nerwów Być może po przeczytaniu naszych opowiadań zapragniecie zwiedzić te piękne miejsca które opisałyśmy w naszych historiach Agnieszka Linga Słoniewska Agnieszka Linga Słoniewska Góra z napisem Love Opowiadanie przeniesie was w urokliwe, ale i groźne tatry. Doświadczony przez los ordynator ortopedii boryka się ze wspomnieniami sprzed dwudziestu lat, kiedy stracił kogoś ważnego w swoim życiu. Od lat nie wchodził na ściankę, a wspinaczka niegdyś była jego wielką pasją. Kiedy do szpitala trafia pyskata turystka, która uległa wypadkowi podczas wspinaczki właśnie, Artur nie wie, że spotkanie to otworzy wrota do bolesnej przeszłości i pomoże odkryć wszystkie tajemnice, które nie pozwalały mu iść do przodu i żyć. Czy góra z napisem love pokaże swoje prawdziwe oblicze i da Arturowi upragnioną wolność? Oj, zapewniam, że wzruszeń będzie co nie miara. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Spotkamy się. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane też jest nam, także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać nie przestałeś. Na szczycie Grubson, album. ORS 2009 Ci cholerni ludzie gór, jak można mieć tak niebezpieczne hobby? I co mnie podkusiło, żeby po specjalizacji chirurgiczno-ortopedycznej przyjąć posadę w szpitalu w Zakopanem? Ja, który dawno temu chciałem mieszkać nad morzem, a jednak od pięciu lat byłem zastępcą ordynatora na oddziale urazowym szpitala spod Podsamiuszkich tater. I najbardziej wkurzali mnie ci wszyscy pseudotaternicy. taternicy A dzisiaj trafiła mi się istna perełka. Irytująca do cna, pyskata i przemądrzała taterniczka. Moja była dziewczyna zawsze powtarzała. Możesz uciec z gór, ale góry nie uciekną z ciebie. I musiałem się z tym zgodzić. Za to jej ucieczka poszła całkiem sprawnie. Spakowała się w trzy dni. Sorry Artur, ale to nie dla mnie. Rzuciła i już jej nie było. W sumie mogłem się tylko domyślać, co takiego nie było dla niej. Góry, krupówki, śnieg, powietrze, ja coś musiałem wybrać, więc zdecydowałem się na góry. One zawsze wszystkiemu winne. Na przykład temu, że co rusz trafiali do mnie bezmyślni turyści, cepry cholerne, domorośli wspinacze. Niby taternicy z krwi i kości, których jednak te cholerne góry pokonywały. A ja musiałem zbierać nieszczęśników do kupy i składać ich pogruchotane kości. Tylko dlatego, że wbrew sobie kochałem te cholerne góry i faktycznie wyjść ze mnie za żadne skarby nie chciały. Tymczasem zbliżał się Sylwester. Rodzona siostra w tajemnicy powiadomiła mnie, że właśnie się zaręczyła, co przyjąłem z radością, bo lubiłem jej chłopaka, a mojego starego kumpla. Niemniej jednak już szykowałem się na sugestie mamy, że skoro jestem starszy od agaty, to najwyższa pora także się ustatkować. Rodzice i siostra mieszkali w Poroninie. Stamtąd pochodził ojciec. Jego góralska dusza była jednocześnie szalona, ale i konserwatywna. Ja miałem dom w Zakopanem. Oczywiście rodzice byli ze mnie dumni. W okolicy miałem opinię dobrego lekarza. Prowadziłem też w Poroninie prywatną praktykę, ale brakowało mi kobiety. Hm. Znaczy kobiet, to w sumie mi nie brakowało. Jednak po rozstaniu z moją niedawną, niedoszłą narzeczoną wcale nie spieszyło mi się do kolejnego związku. Przede wszystkim dlatego, że wciąż tkwiłem w mojej pogmatwanej przeszłości. A także dlatego, że nieustannie miałem od cholery dużo pracy. Jak na przykład dzisiaj, kiedy grupka sześciu turystów, nieco przymarzniętych i z urazami kończyn górnych i dolnych, trafiła na samą końcówkę mojego dyżuru. Co mamy? Spytałem lekarkę z sor która wezwała mnie z oddziału. Złamanie kostki prawej nogi. Strasznie marudna pacjentka, panie ordynatorze. Dlatego wezwaliście mnie? Mruknąłem i czytałem wywiad medyczny przeprowadzony na triażu, jednocześnie oglądając na podświetlonym ekranie wynik prześwietlenia. Ma pan dobrą rękę do trudnych przypadków. Doktor Lubańska się uśmiechnęła. Jasne, jasne. Okej, okay, zaraz się tym zajmę. Poszedłem za przepierzenie, gdzie leżała niejaka Maria Molicka. Moim oczom ukazała się zirytowana twarz z wielkimi brązowymi oczami, które wpatrywały się we mnie ze zniecierpliwieniem. No wreszcie, przecież tu można zejść, przewróciła tymi oczami i oblizała usta. Czekam już pięć godzin. Usta też miała ładne. To taka luźna myśl, która przebiegła mi przez głowę. Dzień dobry. Nazywam się Artur Kotelnicki. Jestem zastępcą ordynatora i zaraz zajmę się pani urazem. Uraz to ja mam do ochrony zdrowia! Urknęła dziewczyna i syknęła jednocześnie, gdy nierozważnie poruszyła całym ciałem. Dostała pani coś na zniesienie bólu? Chyba młotek! Uśmiechnąłem się uprzejmie i zawołałem pielęgniarkę, aby podała środki przeciwbólowe. Wróciłem za przepierzenie. Dziewczyna spoczęła na poduszce i wyglądała na bardzo zmęczoną. Zacząłem delikatnie badać jej kostkę. Jest złamana, ale nie ma przemieszczenia. Musimy umieścić nogę w gipsie lub w bucie ortopedycznym. Co pani woli? To znaczy, że już nie wrócę na szlak? Popatrzyła na mnie z niedowierzaniem. Teraz ja poczułem irytację, ale oczywiście zamaskowałem ją nieco kpiącym uśmiechem. Ma pani złamaną nogę. Jak chciałaby pani to zrobić? Miałam wchodzić na grań kościelców. W zimie? Pokręciłem głową. Kolejne wyzwanie i walka ze słabościami. Zmrużyła te swoje wielkie oczyska i obdarzyła mnie mało sympatycznym spojrzeniem. Miałem niejasne wrażenie déjà Rozłożyłem dłonie. Przykro mi bardzo. Unieruchomienie na co najmniej sześć tygodni, a potem rehabilitacja. Za jakieś trzy miesiące może pani pomyśleć o łagodnym powrocie do lekkich ćwiczeń. Co? W marcu miałam jechać w góry świętokrzyskie. No, to może w marcu kolejnego roku. Ile ma pani lat? Smarszczyłem brwi i sięgnąłem po kartę. Trzydzieści pięć. I jaki z tego morał? Ano taki, że zachowuje się pani jak dziecko. Jest uraz i trzeba ponieść jego konsekwencje. Trzeba było nie wspinać się w grudniu. Mruknąłem pod nosem. W dziwny sposób ta dziewczyna wyprowadziła mnie bardzo szybko z równowagi. Coś mi to przypomniało z mojej bardzo odległej przeszłości. Wspinam się od sześciu lat i jestem instruktorką. No to nie chciałbym z panią iść, mruknąłem. Słucham? Zaraz założymy gips, westchnąłem. Wolę but. Dobrze, pokiwałem głową. Mamy na stanie, wypiszę zlecenie. Chociaż to. Teraz ona mruknęła, a ja doskonale to usłyszałem. Wypisałem receptę na zastrzyki antyzakrzepowe oraz środki przeciwbólowe. Za sześć tygodni proszę przyjechać na... Mieszkam w Krakowie. Mogę to tam zrobić? Kobieta zmrużyła oczy i otaksowała mnie mało przyjaźnie. Tak. Odparłem krótko. Do widzenia. W odpowiedzi usłyszałem jakieś burknięcie, co przy dobrych wiatrach mogłem uznać za pożegnanie. Wróciłem do izby przyjęć i zająłem się kolejnym pacjentem. Gdy o dwudziestej schodziłem z dyżuru, byłem wykończony. Odpiąłem plakietkę z imieniem, nazwiskiem, stopniem i chciałem ją wrzucić do kieszeni, lecz wyczułem coś pod palcami. Zdziwiony wsunąłem dłoń do kieszeni lekarskiego fartucha i wyjąłem łańcuszek z zawieszką w kształcie napisu: Love. Łańcuszek był złoty. Zawieszka całkiem spora, pewnie miało to jakąś wartość. Kompletnie nie wiedziałem, skąd wzięło się to w mojej kieszeni. Byłem cholernie zmęczony i nie chciało mi się prowadzić śledztwa, do kogo biżuteria może należeć. Schowałem łańcuszek do kieszeni zimowej kurtki, ubrałem się i wyszedłem ze szpitala. Pojechałem do domu, wykąpałem się, wypiłem drinka i położyłem się spać. Następnego dnia miałem zajrzeć do rodziców i pogadać z młodszą siostrą o tym, co szykujemy na Sylwestra. Zapomniałem o błyskotce, bo u Agaty jak zawsze było niezłe zamieszanie. Przyjechały jej dwie przyjaciółki z Krakowa, a także siostra Alberta, jej faceta. Czy już dzisiaj imprezka? Zaśmiałem się, kiedy w domu mojej młodszej siostry dudniła muzyka. Agata mieszkała w drugiej części bliźniaka rodziców i należała do bardzo szalonych i wyluzowanych osób. Nie pytaj! Albert machnął ręką. Dziewczyny witają się od południa. Mam nadzieję, że się zmęczą. Nie liczyłbym na to! Parsknąłem. Będziesz na sylwku? Kumpel spytał z nadzieją. Agata zaprosiła jakieś dawne przyjaciółki ze szkolnej ławy. Czuję, że zrobi się z tego mega babska impreza. To ile tych dziewczyn będzie? Zmarszczyłem czoło. Z dziesięć? Albert znów machnął ręką. I trzech facetów. No, z tobą czterech. Okej, okay. będę, będę. I tak nie miałem żadnych planów. Stary, nie możesz notorycznie pracować. Poza tym, gdzie się podział ten szalony facet, który lubił się bawić? Spojrzałem na niego przeciągle. Dobrze wiesz, co się z nim stało. Odparłem spokojnie. Minęło już prawie dwadzieścia lat. Czas zatarł ból i pogoił rany z przeszłości, ale ich nie usunął. Albert pokiwał głową. Wiem, rozumiem. Sorry, chciałem przypomnieć te dobre rzeczy. Niezłe. Nic się nie stało. Wyluzuj. Pacnąłem kumpla w ramię. Czym będziemy się raczyć podczas ostatniej nocy tego roku? Spytałem, maskując ból, który i tak pojawił się w moim ciele, mimo że przecież już dawno tamtą sylwestrową noc odchorowałem. A przynajmniej udawałem sam przed sobą, że tak właśnie się stało. Czy was? No ba. Uśmiechnąłem się szeroko. Trunek bogów. Niech będzie. Wiedziałem, że Albert nie chciał przywoływać naszej cholernie bolesnej przeszłości i sam siebie opieprzyłem w myślach, że wracałem do tego, mimo że wcale nie chciałem. Jakbym ciągle się obwiniał, a przecież przerobiłem to już tysiące razy. Od złości poprzez załamanie, ucieczkę w alkohol, potem w pracę, aż wreszcie w samotność i pomaganie innym. Brałem kolejne dyżury, pracowałem po dwadzieścia godzin na dobę, byłem dostępny na każde wezwanie. Jakbym w ten sposób chciał naprawić błędy młodości i przywołać go do życia. Ale on nie wróci. A ja wciąż żyję i jeszcze sporo przede mną. Kiedy nadszedł dzień Sylwestra, pojechałem do rodziców, aby złożyć im życzenia. A o dziewiętnastej umówiliśmy się u Agaty. Jednak najpierw ruszyłem do kościeliska. Zatrzymałem się u zbiegu krzyżówki, gdzie znajdował się leśny parking, teraz cały pokryty śniegiem. Moje auto ze wspomaganiem na cztery koła doskonale radziło sobie na naszych górskich drogach, a ja zawsze przyjeżdżałem tu w sylwestra. Musiałem. Ja, Albert i Andrzej znaliśmy się od podstawówki. Mówili na nas trzy asy. Byliśmy niezłymi łobuziakami i nie wiem, jak byśmy skończyli, gdyby nie nasz nauczyciel wychowania fizycznego, który w ostatniej klasie podstawówki wcielił nas do klubu wspinaczkowego w Zakopanem, niedaleko Gubałówki. Całe wakacje na przełomie szkoły podstawowej i liceum spędziliśmy przyczepieni do ścianki. To było jak odkrycie czegoś innego, nowego. I nieustanna walka ze słabością, nie tyle fizyczną, co psychiczną. Wszak wszystko znajdowało się w naszych głowach. Mnie i Andrzeja najbardziej zafascynował bouldering, czyli wspinanie się bez lin i asekuracji. Obaj lubiliśmy wyzwania i byliśmy bardzo silni. Chyba nawet wkradło się między nas jakieś współzawodnictwo, kto szybciej wespnie się po trzymetrowej ściance i dotknie czerwonej linii, oznaczającej koniec drogi. Byliśmy młodzi, naładowani adrenaliną i kochaliśmy ryzyko. Albert był inny, także się wspinał, ale z zabezpieczeniami i często studił nasze szalone pomysły. Ale cała nasza trójka doskonale się rozumiała. Poza tym ja miałem młodszą siostrę, w której i Albert, i Andrzej się podkochiwali. A Lagata wybrała tego pierwszego. Z kolei Andrzej miał siostrę przyrodnią. Przyjeżdżała do niego na wakacje, czasem w weekendy i bardzo mi się podobała. Na tamtym Sylwestrze udało mi się z nią zatańczyć i nawet ją pocałować. Alina miała wówczas 16 lat, a ja 19. Ja i jej brat byliśmy już wytrawnymi klimberami. Wspinaliśmy się po górach i to bez zabezpieczeń. To były nasze wyzwania, które napędzały nas do nieustannego działania. Poza tym zbliżyliśmy się bardzo i wytworzyła się między nami iście braterska więź. No i oczywiście ufaliśmy sobie w stu procentach, gdyż ja byłem jego spoterem, a on moim, czyli partnerowaliśmy sobie. Poza tym tutaj nie chodziło o zdobycie celów postaci szczytu, gdyż w boulderingu samo wspinanie nie odbywało się na bardzo wysokich górach. Tutaj szło raczej o utrzymanie się, niespadnięcie, o siłę mięśni, a przede wszystkim umysłu. Wszystko wszak rozgrywa się w naszych głowach. Poza tym wspinaliśmy się także zimą, z linami, a bouldering był doskonałym treningiem. I zarówno ja, jak i Andrzej okazywaliśmy się niecierpliwi, kiedy opadało się ze szrotu, jak slangowo nazywa się skały i głazy. Można było od razu przystąpić do ponownego wejścia. W przypadku lin nie dało się tak. Musieliśmy czekać, aż ktoś sprowadzi nas na dół. Pamiętam nasze ostatnie wspólne wakacje, kiedy jeździliśmy na Jurę Krakowsko-Częstochowską albo na granitowe skały w okolicach Jeleniej Góry. Wkładaliśmy specjalne buty, do paska przytraczaliśmy woreczek z magnezją i ruszaliśmy na spotkanie z naszymi osobistymi potworami. Każdy przecież jakieś ma. Ale to był nasz sposób na życie, a także wielka sportowa pasja. Pojechaliśmy nawet na międzynarodowe zawody do włoskiego Arco. Wprawdzie rozgrywają się na stadionie, na którym ustawione są sztuczne ściany, ale chcieliśmy się także i tam sprawdzić. Ja zająłem trzecie miejsce, a Andrzej? Pierwsze. Wszystko robiliśmy razem. Wszystko. A potem nadszedł grudzień. Ten cholerny sylwester, i wszystko się zawaliło. Spadło. I już nie mogło się podnieść. Dlatego stałem tam i patrzyłem na śpiącego rycerza, bo taki kształt ma diewont, nieustannie podziwiając go i jednocześnie nienawidząc. I kolejny raz w ciągu minionych dziewiętnastu lat zastanawiałem się, co by się stało, gdybym wtedy powiedział nie. Kiedy dojechałem do rodziców, mama oczywiście wiedziała, gdzie byłem. Ale nic nie powiedziała. Nie musiała. Imprezujecie u Agaty? Tak. Postaramy się nie roznieść domu. Napiłem się kompotu z gruszek, który moja rodzicielka zawsze robiła w czasie lata. Mieliśmy kilka grusz w ogrodzie za domem. Andrzej i Alina często w lecie przychodzili do mnie i z moją siostrą i Albertem. Przesiadywaliśmy pod tymi owocowymi drzewami, grając w karty albo w butelkę, jedząc gruszki prosto z drzew lub pijąc potajemnie tanie wino. To były najlepsze wakacje w moim życiu. Wiesz, w sumie nawet chciałabym, byście to zrobili. Czas się bawić, synu. Musisz żyć. Tego najbardziej dla ciebie chcę. Spokojnie, mamo. Żyję i nigdzie się nie wybieram. Pokręciłem głową i uśmiechnąłem się. Nie chciałem smucić mamy. I tak wiele wycierpiała przeze mnie. Najpierw bała się o mnie nieustannie, gdy biegałem po górach, a potem, kiedy szalałem i szukałem zaczepki na każdej ulicy, za każdym rogiem, albo gdy zaglądałem do kieliszka w nadziei, że ujrzę tam swoją twarz, uchwycę własne spojrzenie i znienawidzę się jeszcze bardziej. A potem tata miał zawał i prawie go straciliśmy. I napisała do mnie Alina, że Andrzej kochał mnie jak brata, ale bardziej kochał góry i ryzyko. I nie jest to niczyja wina. Chciałem nawiązać z nią kontakt, ale nie udało się. A może i ja za bardzo nie chciałem? Sam nie wiem. W każdym razie nie widzieliśmy się od prawie dwóch dekad. I byłem bardzo ciekaw, co Alina porabia, czy ułożyła sobie życie, czy ma męża, dzieci. Ja nie potrafiłem chyba z nikim być. Moje krótkie związki zwykle okazywały się pomyłkami, a ja całkowicie poświęciłem się pracy, naprawdę ze szczerego serca kochając to, co robię. I wiedziałem, że praca w szpitalu jest moim nieustannym odkupywaniem win, które ciągle gdzieś tam głęboko we mnie siedziały. Chociaż oczywiście nigdy nikomu o tym nie mówiłem. To były moje osobiste demony i umiejętnie je w sobie pielęgnowałem. I oczywiście kochałem to, co robiłem. Dlatego wkurzali mnie bezmyślni turyści i szczególną niechęcią darzyłem amatorów wspinaczek. Bo od tamtej pory ani razu nie założyłem uprzęży, ani razu nie posmarowałem dłoni magnezją, ani razu nie zapakowałem szpeju lina, kości, karabinki. Słowem, cały sprzęt poszedł w odstawkę. Nie ruszyłem już w górę, jak przystało na łojanta, czyli kogoś, komu nie o korzyści chodziło, bo dla niego cała wspinaczka była dla przyjemności. Zostałem cholernym ceprem. Byłem w górach, ale się nie wspinałem. Synu, bawcie się dobrze. My idziemy do simlaków. Mama wyrwała mnie z zamyślenia. Zawsze pod koniec roku dopadały mnie wspomnienia. Na pewno było to związane z faktem, że wraz z upływem kolejnych dwunastu przeżytych miesięcy człowieka zawsze ogarniały jakieś żewne pierdoły. Mamo, mam trzydzieści osiem lat. Naprawdę nie musisz się o mnie martwić. Moja rodzicielka podeszła do mnie, uniosła dłonie i objęła moją twarz. Miałem wrażenie, że znowu jestem dziesięciolatkiem, a mama zaraz wyciśnie całusa na moim czole. Z tym, że teraz musiałaby stanąć na palcach. Artur, nigdy nie przestanę się o was martwić. Tak to już jest i nic na to nie poradzisz. Jasne, mamo. Teraz ja pochyliłem się i cmoknąłem ją w policzek. Ty z ojcem też bawcie się dobrze. Ojciec już z Jankiem coś tam w drewutni szykują, aby wytrzymali do północy. No, jak wujo Janko ma tam swoją śliwowicę, to nie wiem nie wiem. Pokręciłem głową i roześmiałem się. Ja mu zaraz pokażę. Mama zaczęła się ubierać i po chwili ujrzałem, jak przechodzi na drugą stronę wąskiej drogi, gdzie mieszkali tacy przeszywani ciotka i wujek, czyli państwo simlakowie którymi przyjaźnili się od lat moi rodzice. Widziałem, jak mama woła Hele Simlak i obie zaglądają do drewutni, a zaraz potem wychodzą ze środka mąż tej ostatniej, no i mój ojciec. Obaj mieli czerwone policzki i wyglądali jak chłopcy złapani na czymś niestosownym. Zaśmiałem się znowu. Ojciec czasami zachowywał się jak ja, kilkanaście lat temu. Musisz wyluzować, chłopie. Mruknąłem sam do siebie. Zamknąłem dom, bo oczywiście miałem swoje klucze i przeszedłem na drugie podwórko, skąd już dochodziły dźwięki muzyki i głośne rozmowy, przerywane od czasu do czasu śmiechem. Wziąłem głęboki wdech i wszedłem do środka. W holu i salonie roiło się od znajomych siostry. Na moje oko było ich o wiele więcej niż zapowiadana dziesiątka. Część koleżanek znałem z widzenia, przywitałem się, ale niektóre osoby były obce. Domyśliłem się, że to krakowscy znajomi Agaty. Moja siostra ukończyła stomatologię, prowadziła w Zakopanem prywatny gabinet. Albert był właścicielem dwóch pensjonatów. Wiodło im się bardzo dobrze. Proszę. Na zdrowie. Podałem kumplowi butelkę trunku. No, mamy całkiem przyjemny zapasik. Chodź, poznasz resztę ludzi. Przywitałem się ze wszystkimi. I wówczas do środka wszedł ktoś jeszcze. Zszokowany ujrzałem, jak wmaszerowała o kulach dziewczyna. Moja pacjentka z dyżuru sprzed dwóch dni. A to kto? Albert zrobił dziwną minę. Pokręcił głową i westchnął. Agata się uparła. Niedawno wpadły na siebie, bo Alina przyjeżdża tutaj na wspinaczki i. Jaka Alina? Nie poznałeś jej? Mój kumpel podrapał się po gęstej brodzie. W sumie ja też nie. Ostatnio widzieliśmy się jak. No, wiesz, ona była jeszcze mało lata. To nie jest Alina! Stary, słuchaj. Kobieta o kulach spojrzała na mnie i coś błysnęło w jej oczach. A ja poczułem jak zimny dreszcz przebiega mi przez ciało. Te oczy. Niebieskie, z małą brązową plamką na lewej źrenicy. Jak mogłem wcześniej tego nie zauważyć? Ale przecież Dzień dobry, panie doktorze. Ciemnowłosa uśmiechnęła się. A jednak mnie nie poznajesz. Nie do końca. Z tego co pamiętam masz na imię Maria. Maria Alina Molicka. Nazwisko po ojcu. No jesteś. Moja siostra podeszła do nas, szeroko się śmiejąc. Nie poznałeś zapewne naszej Alinki. Nie do końca, ale za to wiem, że nie powinna stawać na tej złamanej nodze, zmarszczyłem brwi. Oj, dobra panie doktorze, nie maruć siostra wzięła mnie pod ramię. Kilka tygodni temu wpadłam na Alinę w Krakowie, szła na ściankę. Okazało się, że często tu przyjeżdża i nawiązałyśmy znowu kontakt. Właściwie to ona mnie poznała. Przeznaczenie. Alina czy tam Maria znowu spojrzała na mnie. Teraz już nie miałem wątpliwości, że to moja nasza. Nie i bracie! Burknęła do mnie Agata i uszczypnęła mnie w ramię. Usiedliśmy na sofie. Alina zajęła miejsce obok mnie. Wpatrywała się we mnie zupełnie bez skrępowania. A więc od początku wiedziałaś, kim jestem? Wzruszyła lekko ramionami. Poznałam cię. Jasne. Urosłeś nieco. Uśmiechnęła się kącikiem ust. Ale gdy spojrzałam na plakietkę z twoim imieniem i nazwiskiem, wszystko było jasne. Dlaczego nie powiedziałaś, kim jesteś? Tylko mnie denerwowałaś. W sumie było nawet zabawnie. Dla odmiany teraz uśmiechnęła się szeroko. Czy ja wiem, czuję się jak idiota. Sięgnąłem pod rinka, którego podał mi Albert. Alina wzięła łyk białego wina. Uniosłem brew. Nie powinnaś. Spokojnie, doktorze. To wino bezalkoholowe. Jest takie? Skrzywiłem się. Pełen wybór. Dziewczyna oblizała wargi. Miała bardzo ładne usta. Doskonale to pamiętałem. Tyle lat. A ja wciąż pamiętałem tamten pocałunek. Od razu chciałem nie dopaść bolesne wspomnienia, ale odsunąłem je daleko od siebie. Taki to ma sens. Pokręciłem głową, ale już byłem wyluzowany. Przynajmniej takie sprawiałem wrażenie. Właśnie taki. Alina stuknęła kieliszkiem w moją szklankę z brunatnym płynem i upiła łyk. Poza tym i tak nie pije. Czym się zajmujesz oprócz łamania sobie nóg? Uszczypliwiec. A więc oprócz napierania. Ale to już wiesz, że dzielnie się wspinam. Jestem agentką nieruchomości w Krakowie. Trudny rynek? Wzruszyła lekko ramionami i chciała odstawić kieliszek. Zabrałem go jej z rąk, lekko muskając jej palce. Postawiłem szkło na stolik. Dzięki. Alina się uśmiechnęła. Co do rynku, to zależy od pory roku, ale teraz, po pandemii, bardzo się ruszyło. Ludzie inwestują, kupują, wynajmują, tak jakby w każdej chwili wszystko miało się skończyć. Poczułem, że zaczynam się spinać. Ona chyba się zorientowała, że coś jest nie tak. Spojrzała na mnie uważnie. Wypuściłem szybko powietrze i starałem się brzmieć normalnie, wręcz nonszalancko. Zawsze wszystko się kończy. Posłuchaj, wtedy. Chciała coś powiedzieć, ale wstałem gwałtownie. — Chcesz wody? Hm, — Tak, poproszę. Podszedłem do barku, mijając tańczące osoby i zapragnąłem znowu znaleźć się na tym cholernym uskoku górskim u podnóży Giewontu, na które w sylwestrową noc, dziewiętnaście lat temu, zaczęliśmy się wspinać. Ja i on. Właściwie, on i ja, bo goniłem go i starałem się, by zawrócił, ale się nie udało. Tylko ja wróciłem stamtąd żywy. Twoja siostra miała rację. Usłyszałem damski głos. Odwróciłem się i spojrzałem w oczy Aliny. Całkiem sprawnie się poruszasz z tymi kulami, bezszelestnie. Nie. Po prostu ty przebywasz w swoim świecie. Z czym Agata miała rację? Odstawiłem szklankę i objąłem się ramionami. Za dużo główkujesz. Musisz odpuścić, Artur. Gdy wypowiedziała moje imię, znowu przez moje ciało przebiegł dreszcz. Nie wiem, o czym mówisz. Sięgnąłem po szklankę z whisky i upiłem łyk. Ty, moja siostra, moja matka, mój kumpel, skinąłem na tańczącego z agatą Alberta. Wszyscy uważacie, że wiecie, co siedzi w mojej głowie. Mylicie się. A ty wiesz, co tam siedzi? Przechyliła głowę i wpatrywała się we mnie z uwagą. Wkurzało mnie jej spojrzenie. Rozpraszało. Wprawiało w jakiś dziwny stan, który nie był mi znany o którym już dawno zapomniałem. Roztrajała mnie, czyniła słabym. Sprawiała, że mimochodem zaczynałem się odsłaniać, a wcale tego przecież nie chciałem. Powiedz skoro to wszystko jest takie proste, to gdzie byłaś przez te dwie dekady? Przyjechałaś tylko na pogrzeb Andrzeja i zniknęłaś. Nigdy się nie odezwałaś oprócz tamtego jednego listu. Jej oczy błyszczały Widziałem w nich szalejące emocje. Byłem zadowolony, bo w końcu coś się w jej twarzy zmieniło. Byłam bardzo młoda. Znienawidziłam góry, bo zabrały mi brata. Uciekłam. Zgadza się. Ale nigdy nie zapomniałam tamtego pocałunku. Wziąłem głęboki wdech. Byliśmy bardzo młodzi. Oczywiście. Ale pierwszy pocałunek pamięta się zawsze. Zwłaszcza, że potem nic takiego nie poczułam. Spiąłem się. Utkwiłem w niej wzrok. Dlaczego to robisz? Co? Wracam do przeszłości? To ty ciągle to robisz. Ja tylko chcę, abyś był tu i teraz. Uśmiechnęła się delikatnie. Była piękna. Naprawdę piękna. Teraz stała przede mną dojrzała kobieta, ale ja wciąż widziałem szesnastolatkę, która wpatrywała się we mnie z uwielbieniem. Nie, pytam, dlaczego to robisz? Wskazałem na jej nogę. Spojrzała na moment w dół i ponownie utkwiła wzrok w mojej twarzy. W jej oczach dostrzegłem błysk, który doskonale znałem. Pamiętałem go. Andrzej też tak patrzył. I ja. I Albert. Wszyscy, którzy kochali te cholerne góry. Teraz ich nienawidziłem, a jednak to była nienawiść przez pryzmat miłości. Uświadamiałem to sobie każdego dnia, gdy spoglądałem na giewont i czułem bezbrzeżny żal i nieopisaną tęsknotę. Bo chcę poczuć to, co on i ty, wy wszyscy. Mianowicie? Zadrżałem. Wolność, przynależność, pragnienie to cholerne pragnienie, aby patrzeć na wszystko z góry. Bo wtedy nic nie jest ważne. Problemy z wysokości wydają się małe i nic nieznaczące. To są tylko drobiazgi, które napotykamy na swojej drodze. A tak naprawdę liczy się tylko tu i teraz. Poczucie nieograniczonej wolności, powietrze, które wypełnia płuca, i duma. Wpatrywałem się w nią bez słowa. Nagle ująłem ją w pasie i przyciągnąłem do siebie. Uniosłem lekko i przemieściłem się z nią do pokoju obok. To była malutka biblioteka, w której często pracował Albert. Postawiłem ją delikatnie na ziemi. Sądzisz, że to przywróci go do życia? Powiedz, co wtedy zaszło. Alina patrzyła na mnie spokojnym wzrokiem, w którym widziałem szereg uczuć, na które chyba nie do końca byłem gotowy. Albo i byłem. Wolałem się raczej oszukiwać niż przyznać, że cholernie brakuje mi bliskości, że brakuje mi miłości. Że tego właśnie chcę. Życia, ukochanej kobiety, gór, pacjentów, przyjaciół. Ale wciąż miałem w sobie tę nieznośną blokadę, bo ciągle tkwiłem na wyłomie skalnym, pokrytym śniegiem, na który weszliśmy razem z Andrzejem w tamtą sylwestrową noc. Sądzisz, że chcę do tego wracać? Barknąłem. Sądzę, że tak. I chcę wiedzieć. To był mój brat. Prawie dwadzieścia lat na to czekałaś? Tak. Tyle mi zajęło zrozumienie pewnych rzeczy. Ty też przeżyłeś dwie dekady, a nadal tam siedzisz. Uderzyło mnie, że doskonale wiedziała, co we mnie tkwi. Nieopisany żal i wyrzuty sumienia. Uważasz, że możesz mnie oceniać? Czułem złość, ale jednocześnie pragnąłem zgnieść jej czerwone usta swoimi. Chciałem ją poczuć i smakować. Chciałem coś rozbić. Chciałem stąd uciec albo zostać i krzyczeć. A najbardziej chciałem cofnąć czas o dziewiętnaście lat i walnąć mojego przyjaciela w pysk, kiedy wpadł na pomysł tego wejścia. Zanim zrobiłem coś szalonego, Alina dotknęła delikatnie mojej dłoni. Moje ciało się spięło. Pragnąłem tej kobiety. Coś, co narodziło się dwie dekady temu, wciąż we mnie tkwiło. Tak jakby moje ciało ją zapamiętało, wbiło ją sobie w mój własny kod DNA. Co ci wtedy powiedział? Co Andrzej ci powiedział? Jej cichy głos uspokoił moje nerwy i wyciszył zmysły. Teraz czułem tylko dziwną ulgę. Tak bardzo mi tego brakowało. Wziąłem głęboki wdech i zacząłem równie cicho. Powiedział, że to szansa na zostawienie wszystkich złych i chorych rzeczy za sobą. Chciał iść sam, ale nie pozwoliłem mu. Naciskał, abym został, ale i tak za nim ruszyłem, lecz nie uratowałem go. On po prostu był tuż obok, aż nagle zniknął, a ja zostałem sam. Alina kiwała głową i cicho płakała. Miałem wrażenie, że moje serce nie wytrzyma tego ogromu emocji. Bezbrzeżny żal, tęsknota, złość, rozpacz. To wszystko kłębiło się we mnie niczem lawa wewnątrz wulkanu tuż przed erupcją. Nie mogłem już dłużej tu zostać. Szarpnąłem się, uwalniając z uścisku Aliny, nie zważając na jej prośby, abym nigdzie nie szedł. Wybiegłem na zewnątrz. W wiatrołapie wzułem buty, zarzuciłem kurtkę i już byłem na ulicy. Słyszałem, że Albert mnie woła, ale nie zważałem na to. Siadłem do samochodu. Byłem pod rinku, ale miałem to gdzieś. Ruszyłem do Zakopanego i pojechałem na parking pod wejście na Giewont. Wysiadłem, nie zaprzątając sobie głowy zamykaniem drzwi od samochodu. Chciałem spojrzeć w oczy tej cholernej górze i powiedzieć jej, że zabrała mi przyjaciela, brata właściwie i życie, jakie mógłbym mieć. Kiedy jednak stanąłem tam, na dole, zrozumiałem, że to wszystko nie tak, że nie mogłem oskarżać wszystkich innych o to, co działo się ze mną, z moim życiem, o te wszystkie chore myśli, jakie pojawiały się w mojej głowie. Przeżyłem koszmar, ale Inni też. Rodzice Andrzeja, jego siostra, Albert, Agata, nasi znajomi. Wszyscy bardzo przeżyli jego śmierć i wszyscy zawsze chcieli mi pomagać, tkwili przy mnie, jakby się bali, że mogę zrobić sobie coś złego. Nigdy nawet o tym nie pomyślałem. Całą złość skumulowałem na pieprzonych górach. To one potrafią omamić człowieka sprawić, że przestaje logicznie myśleć, że liczy się dla niego tylko wypałowanie do góry. Sami jesteśmy kreatorami własnych losów. Nie możemy oskarżać o to wszystkich dookoła. To Andrzej postanowił. Podjął taką, a nie inną decyzję. Niezrozumiałą dla mnie, ale była jego i tylko jego. Pewnie teraz wkurzałby się na mnie i kazał wziąć się w garść. Był szalony, owszem. Jak my wszyscy w tamtym czasie, ale potrafił myśleć niezwykle logicznie i tłumaczyć właśnie w taki sposób każdą drobnostkę. I teraz pewnie tak, żeby mi to wytłumaczył. Tak bardzo tego potrzebowałem wyjaśnienia i zrozumienia. Nagle dobiegł mnie odgłos silnika samochodu. Zobaczyłem podjeżdżającego Alberta, a z auta wysiadła Alina. Albert pomógł jej z kulami. Popatrzył na mnie i uderzył się w głowę dłonią. Wzruszyłem lekko ramionami, ale rozłożyłem ręce, aby widział, że wiem, że jestem idiotą. Alina podeszła do mnie. Popatrzyła zmartwiona, a ja poczułem dziwne ukłucie w sercu. Nie byłem sam. Byli ludzie, którzy się o mnie martwili. Nie możesz jeździć po alkoholu. Zmarszczyła czoło. Jej kolorowa czapka poruszała się, a pompon zachybotał wesoło. Wiem, ale jestem trzeźwy. Albert nie pił? Nie. Potrząsnęła przecząco głową. Nie dałeś mi dokończyć. Uciekłeś, a ja pomyślałam, że. Jej głos zadrżał. Zacisnąłem dłonie w pięści. Że zrobię coś głupiego. Nie przeżyłabym tego po raz drugi, szepnęła. Poczułem się jako ostatni dupek. Cholerny idiota i egoista w dodatku. Wybacz mi. Chciałem tylko pomyśleć. Posłuchaj, Artur. Za każdym razem, gdy wypowiadała moje imię, robiło mi się ciepło na sercu. Nie zważając na nic, Złapałem ją za ramiona i przytuliłem do siebie. Rzuciła kulę i wtuliła się we mnie, ale za chwilę odsunęła na odległość ramion. Jednak nadal ją trzymałem. Musisz mnie wysłuchać to bardzo ważne. Okej, okay. westchnąłem. Wpatrywałem się w jej śliczną twarz i znowu czułem ten dziwny spokój. Ona jest mi potrzebna. Wiedziałem to doskonale. Właśnie ona. Skupiłem się na jej ustach. Andrzej, on pokręciła głową. Ojciec znalazł pudło z jego rzeczami, które po jego śmierci zapakował, nie sprawdzając nawet, co jest w środku. Teraz dopiero teraz był w stanie je otworzyć. Tam był notes. Coś na kształt pamiętnika, takie jego luźne myśli, spostrzeżenia dotyczące głównie wspinaczki, ale i życia. I znaleźliśmy tam Alina wytarła szybko policzki, bo znowu zawitały na nich łzy. Mocniej ścisnąłem jej ramiona. Co takiego? Miałem wrażenie, że mocno bijące serce zaraz rozsadzi moją klatkę piersiową. Andrzej on był chory. Miał raka śledziony. Nikt o tym nie wiedział. Jego ostatnim wpisem były słowa, że choroba nie będzie mu dyktować warunków, że to on zadecyduje, że odejdzie na szczycie góry, że odejdzie tak jak żył, z pasją, z adrenaliną, z miłością do gór. Ten notes miałeś dostać ty. Była w nim kartka. Przekażcie to Arturowi. Ale nikt tej kartki wcześniej nie zauważył, bo notes przeleżał prawie dwadzieścia lat w pudle nad garażem. On nie chciałbyś się zamartwiał. Pragnąłbyś żył. Tam znaleźliśmy jeszcze list. Adresowany do ciebie. Alina podała mi złożoną we czworo nieco pożółką kartkę. Jezu, potarłem twarz dłońmi. Ono. Kochał cię jak brata. Kochał życie, ale najbardziej góry i wolność. Nie zamierzał umierać w bólu. Pragnął być wolny. Dlatego chciał iść sam. Ale też dlatego wcześniej napisał ten list. Może gdybyś dostał go wcześniej, inaczej by to wszystko wyglądało. Może gdybyśmy wiedzieli, zrozumielibyśmy. Może nie uciekłabym na te dwie dekady. Alina przybliżyła się do mnie. Może to właśnie ty i ja mieliśmy być razem. Wpatrywałem się w nią i oddychałem ciężko. Było mi tak cholernie smutno. Tak mocno czułem żal i rozpacz. Zapewne podobną do tej, jaka targała mojego przyjaciela, kiedy dowiedział się o swojej chorobie. Ale jednocześnie rozumiałem go. To było do niego tak bardzo podobne, samemu decydować o wszystkim. Wolny ptak, szalona dusza, wielki miłośnik gór, szaleniec, ryzykant, i napędzany adrenaliną i chęcią przygody niezwykle silny facet. To był Andrzej, cały on. Nie potrafiłem już nad sobą panować. Przytuliłem Alinę mocno do siebie, a moje usta dotknęły jej ust. Całowałem ją z całą przepełniającą mnie frustracją, z pożądaniem, ze złością, z żalem. Ona przywarła do mnie na tyle, na ile pozwalały nasze zimowe ubrania. Chłodnymi palcami gładziła moją twarz, a ja przyciskałem ją do siebie. Sunąłem rękę pod jej czapkę, wplatając palce w gęste aksamitne włosy. Wszystko wirowało, a my całowaliśmy się, pochłaniając się i wyrzucając z siebie lata tęsknoty, wielkiego żalu, wściekłości, niezrozumienia i niedopowiedzeń. A pieprzony śpiący rycerz patrzył na to wszystko z granitowym spokojem, pewny, niezłomny i dający pozorne poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy naprawdę głęboko w nim drzemało szaleństwo. Był taki sam jak Andrzej. I za to też go kochałem, bo tak naprawdę nigdy nie przestałem kochać tych cholernych gór. One były we mnie, a ja w nich. Kiedy nasze usta się nasyciły, patrzyliśmy na siebie żarliwym wzrokiem, nadal stojąc w ciasnych objęciach, aż kątem oka zobaczyłem Alberta, który nie odjechał, tylko czekał na nas. Wracajmy. Wyszeptałem jej do ucha. Mamy godzinę do północy. Chcę nowy rok przywitać z Tobą i naszymi przyjaciółmi. Uśmiechnąłem się, a ona odwzajemniła uśmiech. Ja chcę z Tobą witać każdy kolejny rok, Artur. Dlatego tu przyjechałam. To dobrze. Bardzo dobrze. Zostawiłam swój samochód, bo przecież w mojej krwi były procenty. A teraz nie było mi już wszystko jedno. Albert zawiózł nas do domu, gdzie impreza trwała na całego. Agata wiedziała, co zaszło. A reszcie towarzystwa wytłumaczyliśmy, że to taka nasza tradycja sylwestrowa. Może uwierzyli, a może nie. Niewiele mnie to obchodziło. Albert wiedział o notesie i wyznaniu Andrzeja. Powiedzieliśmy też o tym Agacie. Oczywiście popłakała się. Generalnie wszyscy mieliśmy mokre oczy. On zawsze lubił ostre wejścia i nie mówię tu o górach. Agata wycierała oczy. O tak. Pamiętacie jak w drugiej klasie liceum rozebrał się do gaci na historii? Było gorąco, a babka nie pozwoliła otworzyć okna. Albert pokręcił głową. No jasne. A zaraz zanim poszliśmy my Historyczka prawie dostała zawału i pobiegła podyra. Dostaliśmy wtedy naganę, prace społeczne i komisję wychowawczą. Ja musiałem dodatkowo pomagać staremu w tartaku, westchnął Albert. Nie fajnie mi się złożyło. Ale za to byliśmy najpopularniejsi w całej budzie, mrugnąłem. Alina siedziała obok mnie. Przytulałem ją i wiedziałem, że te wspomnienia i dla niej, i dla nas wszystkich są jednocześnie bolesne, ale i oczyszczające. I wiedziałem, że Andrzej nie chciałby, abyśmy ciągle go opłakiwali. Powiedziałby: weźcie się w garść cieniasy! i skoczyłby z klifu do wody. Zawsze taki był: bezpardonowy, szalony, prostolinijny i szczery. Ten jeden, jedyny raz nie powiedział nam prawdy tylko ją napisał. Nie wszystko można zwerbalizować tak wprost. Wracajmy do towarzystwa. Zostało kilka minut do północy. Albert otworzył drzwi i wołał nas gestem. Ruszyliśmy do salonu, gdzie impreza trwała w najlepsze. Potem zrobiło się zamieszanie, wszyscy łapali za kieliszki z szampanem, włączyliśmy telewizję, gdzie duży zegar odliczał czas do północy. Kalina stała obok mnie, przytulałem ją, jakbym nie mógł przestać jej dotykać, bo tak właśnie było. Wraz z uderzeniem dwunastego gongu pochyliłem się i pocałowałem stojącą obok mnie kobietę w usta. Oddała mi pocałunek i poczułem jej dłoń na moim policzku. Dobrego roku, Artur, cudownego, uśmiechnąłem się. Musimy dać mu odejść, wiesz o tym? Pokiwałem głową. Wiem. Muszę zrobić tylko jeszcze jedną rzecz i zamknę przeszłość. Alina spojrzała na mnie i zmarszczyła brwi. Co musisz zrobić? Wyjąłem list, który wcześniej mi dała. Ah, no tak. Pokiwałem głową. A teraz. Zatańczysz ze mną, pani Molicka? Z tym? Wskazała na kule. Damy radę. Przytuliłem ją do siebie, przejmując jej ciężar i leciutko kiwając się w rytm muzyki. Po raz pierwszy od prawie dwudziestu lat poczułem, że mogę odetchnąć spokojnie i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Przyszłość. To właśnie jest przed nami. To podobne uczucie, jakie ogarniało mnie, gdy się wspinałem. Zbliżałem się do celu, czując nieznośne oczekiwanie, strach, nadzieję i radość, bo nie wiedziałem, co mnie tam czeka. Teraz czułem się podobnie. Nie wiedziałem, co jeszcze przede mną, ale wiedziałem, gdzieś podświadomie, że to będzie coś dobrego. Powoli zbliżałem się do kolejnego wzniesienia na mojej pogmatwanej drodze życia, i teraz miałem przy sobie ją. Nagle coś sobie przypomniałem, sięgając do kieszeni. Spoczywał tam złoty łańcuszek, który, nie wiedzieć czemu, wyjąłem z kurtki i zabrałem na imprezę. To chyba twoje. Pomachałem Alinie przed nosem. Moje. Uśmiechnęła się. Specjalnie go zostawiłaś? Wzruszyła ramionami i zrobiła śmieszną minkę. Pocałowałem ją szybko i także się uśmiechnąłem. Dostałam go dawno temu od Andrzeja. Potem, gdy zaczęłam do ciebie coś czuć, chciałam go dać tobie, żeby cię chronił, jak będziesz wspinał się na kolejną górę. Ale nie miałam już okazji. Dlatego teraz jest twój. Ścisnąłem łańcuszek z wisiorkiem z napisem LOVE i z powrotem schowałem do kieszeni. Dziękuję. Alina wtuliła się we mnie, a ja objąłem ją ramionami i nadal krążyliśmy w rytm polskiego kawałka, którego słowa idealnie nadawały się do tego, czym od lat żyliśmy i co było dla nas ważne. A zaraz po nowym roku wsiadłem w auto i pojechałem na drogę Jordana. Uwielbialiśmy się tam z Andrzejem wspinać, sprawdzaliśmy swoje możliwości, trenowaliśmy i walczyliśmy z własnymi słabościami. Alina czekała na mnie w domu Agaty. Wiedziała, że tutaj muszę przyjść sam. Dostrzegałem w jej oczach obawę. Straciłam już brata, nie pozwólbym, została sama. Powiedziała szeptem, kiedy wychodziłem. Przytuliłem ją i pocałowałem. Pokręciłem głową i uśmiechnąłem się. Czekaj na mnie. Pożegnam się z nim i wrócę. Chcę, żebyś na mnie czekała, Alinko. Spojrzała mi w oczy i dostrzegłem w jej wzroku tak wielki gejzer uczuć, że coś ścisnęło mnie za gardło. A więc to tak właśnie było. Tak wyglądała miłość. Zawsze, Artur. Jeszcze raz ją pocałowałem i wyszedłem. A teraz siedziałem na lekko ośnieżonym kamieniu i powoli rozwijałem pożółkły list od mojego przyjaciela. Który dawno temu sam zdecydował o swoim losie. Arturo, przyjacielu, bracie, jeśli to czytasz, to znaczy, że wiesz, co się stało, pewnie czujesz wściekłość, żal. Wiem, że gdybyś mógł złapać mnie w swoje silne łapy, pewnie wyglądałbym tak samo jak po naszej dyskotece w poroninie, kiedy starliśmy się z lokalsami. Kurczę, piątka do dzisiaj mi się rusza. Ruszała właściwie. W każdym razie zapewne nie wyglądałbym dobrze. Tak jak i teraz. <laughs> no weź się uśmiechnij. Zawsze lubiłeś czarny humor. Jeśli jestem tam, gdzie jestem, a ty zostałeś tam na dole, to już wiesz, jestem chory i nie ma dla mnie ratunku. Może dałbym radę jeszcze ze dwa, trzy lata. Ale doskonale obaj wiemy, jakby to się skończyło i w jakim stanie byłbym. Arturo. Nie przeżyłbym przykuty do łóżka, podłączony do tych wszystkich kabelków, zależny od innych. Nawet na górze żywcowałem. Właziłem bez asekuracji, bo nie chciałem być zależny od nikogo. Ty też to czułeś. Przecież wiem. Obaj byliśmy wolnymi duchami, niezależnymi. Góry, przestrzeń, widoki, powietrze, to był nasz żywioł. Nie mogłem dać się zamknąć, a niebawem tak by się właśnie stało. Nie chciałem też, żebyście musieli to widzieć. I za cholerę nie miałem ochoty widzieć w waszych oczach pieprzonego współczucia. Jasne. Mogłem wybrać inną drogę. Ale czyż moja nie była wspaniała? Wszedłem tam, bo to moja pasja, moje życie. Moja miłość i moja śmierć. Moja decyzja. Zawsze byłem niespokojnym duchem i nie lubiłem, gdy ktoś decydował za mnie. Teraz także sam podjąłem taką, a nie inną decyzję i mogłem to zrobić ze spokojem ducha. Liczę, że to zrozumiesz i że mi wybaczysz. Bo wiem, że złamałem ci serce. Tak jak ty złamałbyś moje. Lecz nie martw się, bracie. Na szczycie góry spotkamy się. I pamiętaj. One cię kochają. Andy. Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.